to jest odstraszające i pomimo innych konkurencyjnych imprez, cieszę się bardzo, że tutaj z nami jesteście. Przede wszystkim gratuluję Wam odwagi. Odwagi i postawy sprzeciwu, bo jak wiadomo, nie jest to dzisiaj droga łatwa, prosta, zjednująca nam przyjaciół, a wręcz przeciwnie, raczej wrogów, prawda? Ja jestem tu dzisiaj dlatego, ponieważ mam dość. Mam dość tego, co się wokół dzieje. Trwająca pandemia, kolejne lockdowny, obostrzenia, nauczanie zdalne naszych dzieci, przymuszanie nas do szczepień. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć razem z Wami dość temu. Nie chcemy dalej się dać manipulować. Nie chcemy dać się dalej oszukiwać. To, że dzisiaj tutaj jesteśmy, chcemy pokazać, że manifestujemy przeciwko temu wszystkiemu, przeciwko tym kłamstwom. Nie bójmy się, słuchajcie, płynąć pod prąd. Jak mówi powiedzenie, tylko zdechłe ryby płyną z prądem. Możecie być z siebie dumni, ponieważ stajecie po słusznej stronie. Po stronie wolności człowieka. Segregacja sanitarna ma na celu poróżnić nas. Nastawić człowieka przeciwko człowiekowi. Chcę, abyśmy skakali sobie nawzajem do gardeł. Czy nie przerabiamy powtórki z historii? Pamiętamy jeszcze tak niedawną historię. Reżimy. Dzielenie ludzi na dobrych i na złych. Na tych, co się chcą dostosować i na tych, co się nie dostosują. Słuchajcie, nawet mimo tego, że nas jest tutaj mało, to możemy pokazać, że w garstce ludzi, którzy są zdeterminowani, jest siła. Bo nawet jeżeli jesteś sam, przeciwko wszystkim, to nie znaczy, że nie masz racji. Przekazuję głos następnej osobie. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Paweł Sobotka, jestem sekretarzem regionu warmińsko-mazurskiego w partii Korwin. Jestem liderem klubu Konfederacji tutaj w Ostródzie właśnie. I muszę stwierdzić, że to, co teraz się dzieje, jest dla mnie osobiście jednym wielkim nieporozumieniem. Sam fakt, że politycy mogą wprowadzać, powiedzmy, przymus lub obowiązek szczepień, jest dla mnie godny potępienia. Sam fakt, że opinia publiczna na ten temat dyskutuje, jest dla mnie godny potępienia. I ja dzisiaj pozwolę sobie przytoczyć fragment felietonu, który napisałem kilka dni temu właśnie w tej sprawie. I myślę, że właśnie w tym tekście oddaję w sposób dostateczny swoją wizję na to, jak powinna wyglądać sprawa ze szczepieniami. Można być największym zwolennikiem szczepień na COVID-19, a jednocześnie zaciekle zwalczać wprowadzenie wszelkiej formy przymusu lub obowiązku szczepienia się. Statystyki pokazują, że szczepienie rzeczywiście obniża ryzyko zgonu oraz ryzyko ciężkiego przejścia koronawirusa, lecz nie obniża tego ryzyka do zera. To fakt, z którym ciężko polemizować, nie jest to zresztą moją intencją. Co z tą informacją zrobią ludzie, to już ich sprawa. Jeśli ktoś uzna to za wystarczający argument do tego, aby się zaszczepić, proszę, istnieje możliwość przyjęcia szczepionki nawet za darmo. Jeśli natomiast ktoś wciąż jest nieprzekonany, to szczepionki nie przyjmie i tyle. Również ma takie prawo. To nie ma nic wspólnego z pro- lub antynaukowym podejściem, tylko to dotyczy poszanowania praw i godności człowieka. A dorosły obywatel ma prawo samodzielnie podejmować decyzje odnośnie tego, na jakie szczepienia się decyduje, a na jakie nie. Zgodnie z zasadą, iż wolność pierwszej jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność lub prawa drugiej jednostki, dorosły człowiek ma prawo zrobić ze swoim życiem wszystko, co mu się żywnie podoba. Może popełnić nawet największą głupotę, dopóki szkodzi tylko sobie samemu, dopóty instytucje państwa nie powinny w to ingerować. Tu sprawa ma się podobnie. Gdy spojrzymy na przykład na Francję, ciężko stwierdzić, że szczepienie w istotny sposób powstrzymuje przed samym zakażaniem koronawirusem, więc argument o tym, że poprzez niezaszczepienie się naruszamy wolność innych jednostek, gdyż przenosimy koronawirusa, jest mocno nietrafiony. We Francji zaszczepionych pełną dawką jest 76% ludności, z czego aż 46% ludności przyjęło również dawkę przypominającą. W Polsce zaszczepionych w
dwiema dawkami mamy 57% ludności, a dawką przypominającą 25%. We Francji mieszka około 68 milionów mieszkańców, w Polsce mieszka 38 milionów mieszkańców, a w dniach 11-24 stycznia we Francji odnotowaliśmy 4,5 miliona przypadków zakażeń na COVID-19 przy 330 tysiącach w Polsce. To pokazuje, że szczepienie nie chroni nas przed samym zakażeniem, może nas zawsze uchronić przed ciężkim przebiegiem lub w skrajnym przypadku przed śmiercią. Wobec przedstawionych danych, tak jak zresztą wspominałem już wcześniej, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że decyzja na temat zaszczepienia bądź nie zaszczepienia się może potencjalnie zaszkodzić tylko nam i na osoby trzecie. Nasza decyzja nie będzie miała dużego wpływu. Ja chciałbym te swoje wystąpienie zakończyć z taką refleksją tutaj dla Państwa, przekazać pewną myśl, która kieruje moją działalnością polityczną, powiedzmy merytoryczną częścią tej działalności politycznej. Otóż według mnie prawo w Polsce i prawo ogólnie w państwie dowolnym powinno być skonstruowane zgodnie z zasadą, że dopóki dana jednostka nie ogranicza wolności drugiej jednostki, ma prawo robić, co jej się żywnie podoba. I teraz zostawiam Państwa z tą refleksją, gdy będziemy maszerować. Zachęcam, można się ze mną tutaj podejść, podyskutować, spierać się na ten temat, ale zostawiam Państwa z tą refleksją. Przemyślcie to sobie, czy nie tak to powinno wyglądać i przekazujcie to dalej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Super, że do naszej gminy przede wszystkim. Super, że spotkaliśmy się w tak licznym gronie dzisiaj. Taki skup po prostu. No w końcu od półtora roku działamy już tutaj z moją grupą. Jeździmy na tego typu protesty po całej Polsce. No ale cieszę się, że w końcu w Ostródzie zaczęło się coś dziać. Że ludzie zaczęli walczyć o swoje, bo kończy się nam ta wolność, drodzy Państwo. Tym bardziej jutro wchodzi projekt ustawy 1981. Także warto pochylić się nad tym projektem, poczytać go, o co w tym chodzi, bo planują nam naprawdę zamordyzm. To, co próbują nam wprowadzić w tym projekcie, nie będziemy mieli żadnej ścieżki wyjścia. Także z mojej strony to tylko tyle. Dziękuję, że jesteście. To wszystko. Słuchajcie, pogoda jest rzeczywiście ciężka, natomiast warto było, a za chwilę powiem, dlaczego warto było. Potem pójdziemy w miasto, wykrzyczymy to, co leży nam na duszy. Na zakończenie będzie czas i miejsce na wolne głosy, także jeśli ktoś z Was chciałby coś ważnego wszystkim powiedzieć, przygotujcie to, będzie dzisiaj ku temu okazja. W połowie grudnia do szpitala Rybniku zgłosiła się 32-letnia Ania z bólem w okolicy serca. Zrobiono EKG, wyszło, że potrzebny jest pilny zabieg. I potem Ania przez 8 godzin leżała w poczekalni szpitalnej, czekając na wynik testu. Gdy już wynik przyszedł i okazało się, że potrzebna jest pilna operacja na sercu, zmarła wkrótce w karetce do Katowic. Jak do tego mogło dojść? Ano mogło dojść, bo ludzie pogodzili się już z tym, przeciwko czemu dzisiaj protestujemy. Przeciwko segregacji sanitarnej, przeciwko dzieleniu ludzi na lepszych i gorszych. Dzisiaj dziecko, które idzie na lodowisko albo idzie na basen, gdy już 30, powiedzmy, pierwszych osób wejdzie, bramka się zamyka, i to dziecko, ponieważ przyszło 31, czeka. I się nie doczeka prędko, dlatego że gdy ktoś wychodzi, to w to miejsce przychodzi inne dziecko, które jest lepsze, bo ma paszport. Paszport zgodności z systemem. Co to dziecko musi czuć? Co oni robią naszym dzieciom? Albo inna sytuacja. Klasa wędruje na nauczanie zdalne, no bo tam ktoś był coś tam chory, cała klasa na kwarantannę. I dzieciak siedzi w domu, ale przytula nos do szyby i patrzy, że inni koledzy z klasy są na dworze. Mogą się bawić, mogą się odwiedzać.
co to dziecko musi czuć. Czy wiecie, że na Litwie, gdy też wprowadzono te wstrętne paszporty, wiecie jak je nazwano? Na Litwie nazywa się to paszport możliwości. Słuchajcie, już nawet semantyką nas załatwiają. Kiedyś, jak człowiek się zgłaszał do lekarza, to najczęściej był badany i leczony. A dzisiaj się zgłoście do lekarza, to lekarz was wyśle na test. I macie dużą szansę, w tej chwili to jest około 30%, macie dużą szansę, że ten test wyjdzie pozytywny. A jeśli wyjdzie pozytywny, to tak, wy wylatujecie w kosmos na 10 dni, wasza rodzina na 10 dni, a lekarz i tak was nie zbada, i tak was nie będzie leczył. Tak nie może być. Jesteśmy tutaj po to, żeby miasto, żeby decydenci to usłyszeli. Nie ma na to naszej zgody. Ta ustawa, o której Michał przed chwilą wspomniał, ustawa haniebna, historyczny gniot, który będzie we wtorek procedowany, może nawet we wtorek być przegłosowany, bo oni są znani z szybkiej ścieżki legislacyjnej, żeby zaleczyć wstyd po poprzedniej ustawie Hoca. Jeśli to będzie przegłosowane, to będziecie mieli taką segregację w miejscach pracy, jakiej jeszcze nie pamiętacie. Kolega będzie donosił na kolegę. Ten, który był niezaszczepiony, będzie płacił odszkodowania za tego, który się zaraził. 15 tysięcy złotych. To jest, słuchajcie, wychowywanie społeczeństwa donosicieli i kapusiów za pieniądze. Co oni z nami robią? I teraz tak, hańba, tak jest. I teraz tak, tu wcale nie chodzi im o nasze życie. Wcale nie chodzi o nasze życie, dlatego że od czasu rozpoczęcia tego szaleństwa 3 razy więcej ludzi już umarło na skutek walki z tą chorobą, której nie należy wymawiać, niż na skutek samej choroby. W ostatnich 2 latach populacja Polski zmniejszyła się o 200 tysięcy ludzi. Nie chodzi tu wcale o nasze życie i to bajdurzenie, że dla jednego uratowanego człowieka warto to wszystko znosić. Kto im to naopowiadał? 150 tysięcy ludzi nadmiarowo poszło do piachu, a oni, bo dla jednego uratowanego życia warto tam, nie wiem, maskę nosić. Im wcale nie chodzi o nasze zdrowie, bo gdyby chodziło o nasze zdrowie, to by nas leczyli, a oni nas leczą na poziomie felczera z XIX wieku. Pan się położy w domu, aż panu przejdzie. Czasem przychodzi, czasem nie przychodzi. Po 11 dniach przyjeżdża karetka i potem lekarze ze łzami w oczach mówią, że nie mają już co zbierać. Bo się tak rozwinęło zapalenie płuc nieleczone. Co oni z nami robią? Tutaj nie chodzi o to, że my jesteśmy jakimiś antyszczepionkowcami. Tutaj kolega wspomniał, nam nie chodzi o to, jeśli ktoś ma taką fantazję, niech się dziabie 3 razy dziennie po jedzeniu. A jeśli się boi, to niech nosi 2 maski i jeszcze przyłbice. Nie ma problemu z tym. Chodzi o to, żeby nas traktowano jak ludzi, a nie jak masę ludzką, jak kapitał ludzki. Modne słowo teraz, kapitał ludzki. Nie, to są poszczególni ludzie, poszczególne życia, poszczególna wrażliwość. Nie jesteśmy żadnym kapitałem ludzkim do wyszczepienia i do segregowania jak śmieci. Dlaczego oni to robią? Ja wam powiem, dlaczego oni to robią. Bo im przeszkadza to nasze człowieczeństwo. Oni by chcieli, żebyśmy nie mieli twarzy. Oni by chcieli, żebyśmy byli numerem w statystyce. Żebyśmy byli numerem na telefonie komórkowym. Tego by chcieli. Chcieliby nas wynieść z naszej własności, z naszej wolności, z naszych praw. Bo wtedy będziemy łatwiejsi do zarządzania. O to im chodzi. A to, co obserwujemy, to tylko preteksty. Więc teraz powiedzcie mi dzisiaj, czy godzicie się na to, żeby dalej chodzić w tych szmatach na twarzy i dalej być segregowani? Nie! Czy godzicie się na to, żeby co chwila ustawiać się w kolejce do szczepienia albo w kolejce na testy? Nie! Czy godzicie się na to, żeby o waszych prawach obywatelskich i o waszym prawie do zarabiania na chleb decydował jakiś Kaczyński z Niedzielskim? Nie! I bardzo dobrze. Jeszcze żeby to działało. Jeszcze żeby w tym był jakiś sens. Przykłady i w Polsce, i przykłady w innych krajach pokazują, że to nie działa. Wielki projekt pod tytułem Ostatnia Prosta nie zadziałał. Zaszczepieni ludzie tak samo chorują, tak samo zaszczepiają, tak samo zarażają. To po prostu nie działa. Dlatego powiem wam na koniec taką rzecz. Pilnujmy się. Pilnujmy się, dlatego że będziecie słyszeć. Różni ludzie wam mówią dzisiaj, że
jesteś nieodpowiedzialny. Ty zarażasz innych. Prawda? Jesteś, czasem mówią, jesteś mordercą potencjalnym. To tylko świadczy o braku spostrzegawczości, najłagodniej ujmując. Jak to należałoby określić, to nie powiem, bo to jest zgromadzenie publiczne. Powtarzam, pilnujcie się dzisiaj, dlatego że to za chwilę będzie dotyczyć was, waszych bliskich. Nie dajcie się przerobić na pomocników systemu. Dlatego że żadne zależności służbowe, żadne propagandy, żadne pseudonaukowe autorytety nie zwalniają człowieka z bycia przyzwoitym. Jeśli ci szef, albo jakiś dyrektor, albo prezes jakiejś twojej partii każe ci zachowywać się w sposób nieprzyzwoity, każe ci zabierać innym ludziom godność, wolność i człowieczeństwo, to zrezygnuj. Powiedz nie, zachowaj się jak człowiek. Dlatego dzisiaj mówię, lepiej być niewolnikiem, lepiej być dziś buntownikiem, niż z paszportem niewolnikiem. A obserwując coraz częstsze doniesienia o ludziach, którzy zmarli nagle, taka teraz modna choroba, zmarł nagle młody człowiek zdrowy. Należałoby powiedzieć dzisiaj tak, lepiej dziś być buntownikiem, niż z paszportem nieboszczykiem. Idziemy w miasto! Proszę dwie osoby, żeby pomogły z kolumną.